Let's go! Jestem ciekawy, czy dobrze widać mnie w kadrze. Próba mikrofonu. Mikrofon włączony. Ale mi się chce spać. Nie jestem tak efektywny jak przez dzień. Rozpocznij nagrywanie. No. Nieźle to wygląda. Jest. Działa. Dobra. Siemanko, cześć wszystkim. W związku z tym, że kilka razy dostałem od was zapytanie, jak edytuję swoje zdjęcia, to postanowiłem, że zrobię tutorial pokazujący właśnie jak to robię krok po kroku. A więc zaczynamy. Zajmiemy się zdjęciem, które zrobiłem w Tatrach. Po skończeniu spróbujemy zapisać sobie preset i pokażę wam, jak on wygląda na zdjęciu zrobionym w podobnym klimacie. No więc tak, zaczynamy od zakładki Basic, czyli podstawowych ustawień. Najpierw zajmiemy się temperaturą zdjęcia. Dla mnie zdjęcie jest troszkę zbyt ciepłe, dlatego ochłodzimy je. Zmienimy troszkę odcień w stronę zielonego. Dobra, zostawimy na 3. Następnie zmniejszymy ekspozycję. Pamiętajcie, aby robić zdjęcia w formacie RAW, ponieważ to daje nam duże możliwości przy edycji zdjęcia. Na tym etapie edycji kontrastu nie ruszam. Zajmuję się światłami. Pokazują nam się chmury. Przechodzimy do cieni. O. Myślę, że nas to jak najbardziej może zostać. Dzięki temu możemy dostrzec więcej szczegółów. Biele lub białości. Nie wiem, jak się to wypowiada. Proszę mnie poprawić. OK. I czernie. Ja zazwyczaj obniżam czernie, aby wzmocnić kontrast zdjęcia. Myślę, że tak będzie w porządku. Jeśli chodzi o przeźroczystość zdjęcia, zazwyczaj dodaję minimalnie. Myślę, że 15 będzie ok. Zawsze korzystam tak naprawdę z funkcji Dehaze. Jeśli chodzi o Vibrance i Saturation, tego praktycznie nigdy nie ruszam. Wszystkie manewry kolorem wykonuję w zakładce HSL Color, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Tutaj mamy wszystko. Przejdźmy do krzywej kolorów. Zawsze na krzywej zaznaczam sobie 3 punkty. I w pierwszej kolejności podbijam czernie. Zobaczcie, jaki to daje nam efekt. Świetnie to wygląda. Teraz skontrastujemy troszkę zdjęcie. OK. Możemy troszeczkę przesunąć krzywą w tym punkcie do góry. To pozwoli nam podbić mgłę, która znajduje się między drzewami. I światła. Również możemy rozjaśnić te najjaśniejsze partie zdjęcia. I tutaj możemy troszkę zmniejszyć całkowitą biel. Nabiera takich szarości. 96%, coś około tego, będzie ok. Dobra, myślę, że to wszystko przy krzywej kolorów. Przechodzimy teraz do mojej ulubionej części edycji, czyli do kolorów. Zakładka HSL Color składa się z 3 sekcji: odcieni poszczególnych kolorów, saturacji, nasycenia, iluminacji, czyli tak jakby naświetlenia danego koloru. Ja zawsze zaczynam od saturacji. Patrząc na zdjęcie, ustalam, który kolor jest dla mnie za bardzo lub za mało nasycony. W tym przypadku zieleń jest bardzo mocno nasycona, więc zmniejszmy to nasycenie. Zostawimy nasycenie zieleni na poziomie minus 30. Czerwonego na zdjęciu nie mamy, pomarańczowego podejrzewam również nie. Żółty, pamiętajcie, że żółty jest również składowym kolorem wszystkich roślin zielonych na naszym zdjęciu. Sprawdźmy. Tutaj następuje zmiana. A więc tutaj również jest kolor żółty. Zmniejszmy nasycenie tego koloru. OK.
Sprawdźmy teraz, czy morski kolor ma jakieś znaczenie na naszym zdjęciu. Ma. I to dość duże w środkowym fragmencie naszego zdjęcia. Zmieniliśmy na scenie minus 20. Niebieski ma, myślę, największe znaczenie oprócz zielonego na tym zdjęciu. Myślę, że możemy zmniejszyć nasycenie do poziomu minus 65. Podejrzewam, że fioletów i magenty tutaj nie mamy. Myślę, że możemy jeszcze zdesaturować aquę. O, tak jest w porządku. Przejdźmy teraz do podświetlenia poszczególnego koloru. I od razu myślę, że możemy zająć się kolorem żółtym. Różnica jest nieznaczna, ale widać tutaj troszkę zmian. Teraz zielony. Zobaczcie. To pozwoliło nam wyszczególnić jeszcze więcej roślinności na zdjęciu. Świetnie. Kolor morski, aqua. Myślę, że on pozwala nam jeszcze bardziej podbić mgłę, ale nie ma co przesadzać. I niebieski. Oczywiście zmiany widać na niebie, ale także pośród drzew. Niebieski również pozwala wzmocnić mgłę. Ok. I na koniec odcienie poszczególnych kolorów. Sprawdźmy odcień zielonego. Odcień można przesunąć o 5 jednostek w lewo w stronę koloru żółtego. Możemy zostawić odcień żółtego na plus 5. Aqua. Myślę, że możemy odcień tego koloru zostawić również na plus 5. Niebieski. Ja zazwyczaj tak manewruję odcieniem niebieskiego, aby wyglądał na bardziej turkusowy. Koło 25 będzie w porządku. Dobra. Myślę, że tutaj wszystko w tej zakładce. Przejdźmy do zakładki Speed Toning. W tej zakładce możemy nadać poszczególny kolor osobno dla cieni i osobno dla świateł. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że w 95% i w światłach, i w cieniach dodaję kolor taki niebieskawy, turkusowy, czyli kolor 215. Nasycenie tego koloru jest dla mnie w tym momencie za duże. Wyzerujmy i dodajemy trochę niebieskiego do cieni. Myślę, że tak będzie ok. Saturacja na poziomie 7 wygląda ok. Teraz nadajmy światłom koloru niebieskiego. No, myślę, że tak będzie w porządku. 7-8, coś około tego. Dobra, to wszystko. Przejdźmy do szczegółów. Wyostrzmy zdjęcie. Podbijmy tutaj do 75. Promień i szczegół zostawiam. I teraz maskowanie. Jeśli mamy maskowanie na poziomie 0, efekt wyostrzenia działa na całym zdjęciu. Przyciskając przycisk Alt możemy to sprawdzić. Trzymając go sprawdzamy, na jakim obszarze działa wyostrzenie. Myślę, że możemy to zostawić na poziomie 85. Przejdźmy do korekcji obiektywu. Mamy tutaj usuwanie aberracji chromatycznej. Podejrzewam, że na zdjęciu nie ma tej wady, ale w razie W zaznaczmy tą funkcję. Również funkcję poniżej. Jeśli robicie zdjęcia szerokokątnym obiektywem, zazwyczaj dochodzi do takiego wypuklenia obrazu. W tej zakładce to wszystko. Opuszczamy zakładkę Transform, tutaj bardzo rzadko działam, i przejdźmy do efektów. Można powiedzieć, że na każdym zdjęciu wykorzystuję winietę. Winieta na poziomie 25 jest ok. Teraz środek winiety. Znów trzymając przycisk Alt mogę zobaczyć dokładniej, jak wyglądają zmiany. Myślę, że to będzie w porządku. Zaokrąglenie.
67, będzie ok. I przejście. Troszkę dodamy tego przejścia, żeby było bardziej płynne. Dobra. Kalibracja obrazu. Szczerze powiedziawszy, dość często korzystam z tej zakładki, ale w tym przypadku myślę, że jest to niepotrzebne. Jeszcze zostało nam do dodania kilka masek. Tak naprawdę dwie. Zawsze wykorzystując maskę radiotową, zmniejszam ekspozycję nieba. Zdjęcie robi się bardziej mroczne, a myślę, że do tego dążymy tutaj. Czubki drzew, które są czarne na zdjęciu, również się ściemniły. Żeby tego uniknąć, możemy skorzystać również z zakresu naszej maski i z funkcji luminacji. Zaznaczamy sobie okienko pokazujące zakres naszego zaznaczenia. Zmniejszamy nasz zakres o czernie, czyli właśnie o czubki naszych drzew. Czułość zaznaczenia. Zostawmy to na poziomie 10. Nasz zakres zostawmy od 67 do 100. Możemy troszkę manewrować maską na naszym zdjęciu. Odznaczamy to okienko. Dzięki temu maska nie wpłynęła na czubki drzew. Dobra, jest ok. Zazwyczaj z dołu również nakładam taką maskę. Zmniejszam ekspozycję. Tak będzie w porządku. Możemy tutaj również dodać maskę radialną, filtr radialny, czyli taki okrągły, kołowy. Odwróćmy ten filtr, aby działał wewnątrz i możemy lekko podświetlić czubek kamienia. Myślę, że to wszystko. Sprawdźmy, jak zdjęcie wyglądało przed edycją. A teraz wygląda tak. No jest wielka różnica tak naprawdę. Jedynie czego można byłoby się doczepić, to nasycenie koloru morskiego. Można by zmniejszyć. Sprawdźmy luminację. Można podbić luminację koloru morskiego również. O, jak dla mnie to wszystko. Teraz zapiszmy sobie ten preset. Create preset. Nazwijmy go Tutorial DG. Podstawowe ustawienia odznaczamy, ponieważ tak naprawdę każde zdjęcie ma inną ekspozycję. Maski zestawiam, radialną w sumie można odznaczyć, reszta jest ok. Wciskamy przycisk Create. Przejdźmy do innego zdjęcia. Wpierw może wyrównajmy horyzont tego kadru i zobaczmy, jak wygląda nasz wcześniej utworzony preset na tym zdjęciu. Jak widzicie, zdjęcie jest prześwietlone, ale zaraz szybko to naprawimy. Oczywiście zmniejszamy ekspozycję. O, już jest bardzo dobrze. Myślę, że tak możemy zostawić. Zobaczmy, co stanie się po zmniejszeniu natężenia świateł. Chmury nam się wyłoniły i o to właśnie mi chodzi. Cienie. Niewiele można podbić cienie. Biele. Myślę, że tak będzie w porządku. I czernie. Aby wykontrastować zdjęcie, zmniejszamy ten parametr. Myślę, że do poziomu minus 15. W porządku. Poprawmy nasze maski radialne. Myślę, że zwiększymy zakres. Tak jest ok. I zmniejszymy ekspozycję w górnej partii zdjęcia. I zobaczmy, jak wyglądało zdjęcie przed, a teraz po. No, jest ogromna różnica. Myślę, że to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was pomocny.
Kończąc ten film, chciałbym, abyście pamiętali, że trening czyni mistrza, a więc zachęcam Was do praktyki i eksperymentowania przy edycji zdjęć, ponieważ uważam, że dążenie do wypracowania sobie swojego stylu edycji przynosi wielką satysfakcję. I myślę, że to tyle. I tak wygląda mój sposób na edycję zdjęć. Także dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu.